Jedziemy. Dzień dobry Państwu, witam na moim kolejnym wykładzie z cyklu Mity i Realia. Tym razem zbliżamy się już do czasów bardziej współczesnych. Październik 1956, przełom czy kontynuacja? Temat wydaje się akademicki, ale akademicki nie jest, dlatego że po roku 1989 w ramach tak zwanej polityki historycznej, a szczególnie po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej, oficjalną wykładnią jest, że po pierwsze system totalitarny w Polsce trwał od 1948 do 1989 roku i że w zasadzie poza różnymi niuansami nie było w tym systemie żadnych wyłomów ani różnic między poszczególnymi okresami. Taka narracja polega również na tym, że w takim języku potocznym mówi się o roku 89. Niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę 89 roku, że nastąpiło tak zwane obalenie komuny. Już samo użycie tego terminu jest moim zdaniem kontrowersyjne czy takie trywialne. Tym niemniej ono ma pokazywać, że dopiero w 89 roku ten system został jakby obalony, złamany, przezwyciężony czy zniszczony. Natomiast wcześniejsze okresy przełomów, czyli właśnie rok 56, 70, mają pewne znaczenie, ale tylko jako opór przeciwko temu systemowi totalitarnemu, ale w efekcie nie miały one wpływu na funkcjonowanie ówczesnego państwa i ono przetrwało jakby w niezmienionej postaci przez 40 lat do roku 89. To jest oficjalna dzisiaj wykładnia, z którą oczywiście większość historyków zajmujących się dziejami Polski po roku 45 się nie zgadza. Ja potem będę referował stanowisko tych historyków, którzy twierdzą inaczej. Podam tylko, że tutaj wchodzi w grę trzech historyków, z którymi się zgadzam. To jest profesorowie Andrzej Walicki, Bronisław Łagowski oraz to też profesor już Lech Marzewski, który w swoich pracach właśnie mówią o fundamentalnym znaczeniu 56 roku, przełomu październikowego, do zakończenia ostrej fazy stalinizmu, totalitaryzmu, czy początków jakiegoś komunizacji i otwarcia zupełnie nowego rozdziału, którego się trudno zdefiniować, trudno nazwać, ale na pewno nie był to ten system, który w Polsce panował do roku 56. Odpowiedzmy na pytanie, czym był przełom październikowy, bo mówimy przełom październikowy, ale generalnie jakby tak spytać przeciętnego obywatela, na czym on polegał, no to nie będzie wiedział. Więc właśnie przełom polegał na tym, że nie była to ani rewolucja, ani powstanie, ani jednorazowe wydarzenie. Poprzedziło je tak zwane wydarzenia, czy rewolucja, czy powstanie poznańskie, jak to się mówi, czyli to był czerwiec 56 z elementami walki zbrojnej, z ofiarami. Natomiast kilka miesięcy potem mamy do czynienia z posiedzeniem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a wcześniej jeszcze tak zwane ósme plenum, które wyniosło do władzy Władysława Gomułkę, który był jeszcze internowany na początku 56 roku i to pojawienie się pierwszego sekretarza w osobie Gomułki wywołało olbrzymie poruszenie społeczne, którym takie apogeum to był 23 października 1956 roku i wielka manifestacja w Warszawie na placu Defilad. Jak ktoś ogląda stare kroniki, to może zobaczyć, to mówi się od 300 do 500 tysięcy ludzi na tej wiecu było, gdzie Gomułka w atmosferze takiego wielkiego entuzjazmu pojawia się już jako przywódca partii. Z tym wiązało się również dramatyczne wydarzenia, które jednak dla opinii publicznej były w tym czasie ukryte, to znaczy niespodziewana wizyta Nikity Chruszczowa, który wylądował jeszcze w czasie tego trwania plenum na lotnisku w Bemowie i groził tutaj interwencją, co się wiązało również z ruchami wojsk radzieckich, które przypomnę stacjonowały głównie na ziemiach zachodnich, północna grupa w Legnicy i one pojawiły się już w okolicy Łowicza, te kolumny pancerne były. Więc sytuacja była bardzo dramatyczna, zakończyła się, nazwijmy, takim kompromisem
politycznym między Polską a Związkiem Radzieckim oraz ze społeczeństwem i władzą, i w zasadzie wszystko odbyło się bezkrwawo. O tym, że mogło się potoczyć to inaczej, świadczą wydarzenia, które rozpoczęły się właśnie 23 października na Węgrzech, czyli tak zwana rewolucja czy powstanie węgierskie. Mam tutaj książkę, która jest bardzo interesująca, bo odsłania pewne kulisy międzynarodowe wokół tego wydarzenia. Wiktora Sebestiena, 12 dni, rewolucja węgierska 1956. Myślę, że żeby ocenić różnicę między tym, co działo się w Polsce i na Węgrzech, warto tą książkę przeczytać oraz również grę, która międzynarodową, która toczyła się wokół tego, co się działo na Węgrzech. Najkrócej mówiąc, autor odsłania tu kulisy polityki amerykańskiej, która z jednej strony była nastawiona na nieinterweniowanie na Węgrzech, wychodząc z założenia, że jest to, jak powiedział generał Dwight Eisenhower, który był wówczas prezydentem, to jest strefa rosyjska. Więc tu my nic do tego nie mamy, a jednocześnie jakby w drugim planie były akcje CIA podburzające Węgrów do oporu zbrojnego. Tutaj autor przytacza, no nawet dzisiaj brzmiące bardzo drastycznie, audycje rozgłośni węgierskie Radia Wolna Europa, które instruowało powstańców, jak robić koktajle Mołotowa, jak atakować czołgi i tak dalej. Mówili to emigranci węgierscy, ale pod dyktando instruktorów CIA. No, wiemy, czym się zakończyły wydarzenia węgierskie, rewolucja węgierska, hekatombą krwi i obaleniem tego zrywu. W Polsce, która przecież miała tradycję właśnie tego typu zrywów, odbyło się inaczej. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego. Otóż wydaje mi się, że z kilku powodów. Po pierwsze, w Polsce miało miejsce powstanie warszawskie w roku 1944. Całe pokolenie, nazwijmy akowskie, postakowskie, inteligenckie, miało jeszcze w pamięci to powstanie i czym się ono skończyło. Warszawa jeszcze była nieodbudowana, więc właśnie taki cień tego powstania, tej klęski powstania warszawskiego jeszcze był. I dlatego na przykład inteligencja przedwojenna, akowska, była bardzo wstrzemięźliwa, co jeżeli chodzi o jakiś radykalizm, próbę, nazwijmy, nie wiem, obalenia systemu czy władzy partii. Najbardziej radykalni okazuje się byli robotnicy, którzy jakby z innej perspektywy patrzyli na system, o czym mówiły wydarzenia w Poznaniu, ale także w Warszawie, bo przecież jakim symbolem października był potem Lechosław Goździk z fabryki samochodów osobowych w Warszawie, a więc ten czynnik robotniczy, który nagle występuje przeciwko władzy no, niby ich, proletariackiej, i był bardzo charakterystyczny. Potem on się powtórzy, proszę Państwa, w roku 80. Natomiast zachowanie inteligencji przedwojennej i tej akowskiej było zupełnie inne. To między innymi spowodowało, że ten dramatyczny zwrot polityczny, który w Polsce się dokonał, odbył się bez rozlewu krwi. Jakie były następstwa tego przełomu? No przede wszystkim można powiedzieć, że to jest takie symboliczne zakończenie okresu stalinowskiego, czyli tego, co możemy nazwać okresem terroru czy przyspieszonej komunizacji. Aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że to w październiku się dokonało. Pewne symptomy odwilży, zmiany nastawienia władz mają miejsce od roku mniej więcej 54 poprzez 55-56. 56 to jest właśnie zakończenie tego procesu, a więc tutaj jest ciekawa historia, że nawet w okresie tym stalinowskim, po śmierci Stalina, ten system zaczął już w jakiś sposób ewoluować, ale oczywiście nie było jeszcze tego symbolicznego przekroczenia granicy i dopiero październik, dojście do władzy Gomułki, tą granicę osiągnięto. Na czym polegały w największym skrócie te przemiany, to znaczy jaka jest różnica między okresem przed 56 a po 56? I tu pokażę Państwu bardzo ciekawą książkę Jerzego Kochanowskiego, Rewolucja międzypaździernikowa, Polska 1956-1957. Ciekawa nazwa, rewolucja międzypaździernikowa. Dlaczego taka nazwa? Otóż w opinii późniejszej opozycji, tak zwanej demokratycznej, czyli m.in. KSS-KOR, październik skończył się w październiku 1957 roku, czyli trwał rok. A dlaczego październik? Bo wtedy zamknięto tygodnik Po Prostu, który był takim sztandarowym pismem tych środowisk radykalnie lewicowych, wywodzących się z partii, ale które były za przemianami
znacznie dalej idącymi niż to, co dokonało się w Polsce właśnie przez ten rok władzy Gomułki. I autor tutaj stara się też odpowiedzieć na to pytanie, czy mimo to, czyli mimo tego, nazwijmy, zwrotu politycznego w 1957, kiedy partia umocniła z powrotem swoją władzę, no rzeczywiście wróciliśmy do sytuacji sprzed października. Odpowiedź oczywiście jest negatywna, dlatego że przemiany społeczne, on głównie się zajmuje tutaj na przykład sprawami obyczajowości, kultury społecznej czy gospodarki, były już nieodwracalne i ta książka właśnie o tym traktuje. To samo, takiego samego zdania byli działacze katoliccy, między innymi Jerzy Zawiejski, który stwierdził, że pewnych rzeczy już się nie da powtórzyć. O co tu głównie chodziło? Przede wszystkim o rolę aparatu bezpieczeństwa. Otóż do roku 54 można nawet mówić o prymacie władz bezpieczeństwa nad władzami politycznymi. To, co Gomułka w 48 roku już powiedział, że, czy jeszcze w 45, że aparat bezpieczeństwa zaczyna wyrastać ponad partię, to od 54 roku czynnik polityczny zaczął odgrywać coraz większą rolę. Natomiast w roku 56 mieliśmy do czynienia w zasadzie już z pełną likwidacją dawnego aparatu represji, czyli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ja podam tylko taką cyfrę, że zwolniono wówczas z pracy 11 tysięcy funkcjonariuszy. To jest olbrzymia liczba. Czyli MSW już, bo już nie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, jakby budowane było niejako na nowych zasadach. Co to oznaczało? To oznaczało, że rezygnację z masowego nacisku aparatu bezpieczeństwa na społeczeństwo i zajmowanie się tylko, nazwijmy, wybranymi działaniami, typu obserwacja mniejszości narodowych, działaczy opozycji, no taki biały wywiad i tak dalej. Natomiast już bezpośredniego terroru raczej nie stosowano. Pisze o tym wielu historyków, między innymi wspomniany przeze mnie Andrzej Walicki. Druga sprawa, która jest bardzo ważna, proszę Państwa, to swego rodzaju kontrakt polityczny, ale niepisany, jaki zawarła władza w osobie Władysława Gomułki ze społeczeństwem. Znaczy mniej więcej, skrótowo mówiąc, polegało to na tym. Ideologią i polityką będziemy się zajmować my, czyli partia, ale wy już nie musicie się tak w to angażować, możecie zająć się własnymi sprawami. Oczywiście w określonych granicach, ale my w nie już nie będziemy ingerować, bądź nie będziemy tak drastycznie ingerować. Chodziło tutaj oczywiście o humanistykę, o historię, o działalność społeczną, inicjatywę prywatną i tak dalej. Czyli taki kontrakt polegający na tym, my będziemy dalej komunistami, socjalistami, będziemy głosić naszą ideologię, ale już wy nie musicie w tym tak aktywnie uczestniczyć. I myślę, że większość społeczeństwa to bardzo szybko odczytała, tą propozycję ze strony władz i to było przestrzegane w zasadzie już do końca PRL-u, bo nigdy już nie wrócił, nazwijmy, taki nacisk ideologiczny w stylu totalitarnym, że wszyscy musicie być komunistami. I tutaj bym, proszę Państwa, odwołał się do świadectwa Kościoła, który odegrał w tych wydarzeniach bardzo ważną rolę. Myślę tutaj oczywiście o prymasie Wyszyńskim, który, przypomnę, został dopiero w końcu października zwolniony z internowania i po krótkiej analizie sytuacji natychmiast udzielił poparcia Władysławowi Gomułce. Potem episkopat nawet wezwał do głosowania w 1957 roku na listę Frontu Jedności Narodu, bez skreśleń, czyli było to pełne poparcie. W zamian za to władze zezwoliły na przywrócenie religii do szkół. To jest bardzo ciekawe, bo nie wszyscy o tym pamiętamy, że w latach 57-58 religia była znowu w szkołach. Potem to z powrotem wycofano, ale tym niemniej taki gest początkowo był. Pojawiły się msze święte w radiu oraz oczywiście wycofano się z najbardziej drażliwego uregulowania prawnego, że władza świecka ma wpływ na obsadę stanowisk kościelnych. I w zamian za to jakby Gomułka otrzymał poparcie również od kardynała, jeszcze nie kardynała, wówczas prymasa Wyszyńskiego. I tutaj, proszę Państwa, przyniosłem najnowszy tom jego dzienników, Pro Memoria, czyli ku pamięci, który jest w tej chwili wydawany, to jest już piąty tom. To jest tom z 1958 roku, zapiski prymasa, które on prawie codziennie czynił, czyli to mamy już 2 lata po
przełomie październikowym, ale w zasadzie jeszcze wszyscy w cieniu tego przełomu październikowego żyją. I otóż prymas opisuje, co robi, jakie ma refleksje, jakie są opinie ludzi, którzy do niego przychodzą. I to, proszę Państwa, bardzo ciekawa lektura, bo pokazuje po pierwsze, że prymas stał się no, prawie interreksem, jeździ po całej Polsce, odwiedza parafie, diecezje, przy olbrzymich tłumach ludzi. No i nagle jest ten 57 rok, kiedy zamyka się po prostu, partia wydaje się znowu wraca do pełni władzy, no i ludzie pytają, księże prymasie, czy to już jest koniec października? I prymas odniósł się w zapisce, którą poczynił 16 października 58 roku, a więc prawie w rocznicę, drugą rocznicę przełomu. I to jest bardzo charakterystyczne, myślę, że warto to przeczytać. Trwa plenum Centralnego Komitetu, czyli Komitetu Centralnego, odkładane od dawna wiele razy. Idzie o wzmocnienie Władysława Gomułki przed wyjazdem do Moskwy. Zajmują się sprawami wsi. Bardzo negatywnie zareagowała wieś na pasus o kolektywizacji. Nie dąży się do tego szczerze, ale szło o wywarcie wrażenia na kompartii. Główne zarzuty przeciwko Władysławowi Gomułce to liberalizacja na odcinku wyznaniowym wiejskim. Czy październik 56 załamał się, pyta prymas i odpowiada. Nie. Jak długo Władysław Gomułka żyje, nie załamie się. Dąży on do wewnętrznej niezależności od Moskwy i to jest główny motyw działalności Władysława Gomułki. Jest on zdania, by siedzieć cicho, cieszyć się z odrobiny niezależności i nie drażnić Moskwy. I bardzo charakterystyczny jest wniosek końcowy tego fragmentu prymasa, gdzie twierdzi on, że przede wszystkim nie ma, mimo tego 57 roku, nacisku ideologicznego. Młodzież przestała być pod naciskiem ideologii komunistycznej. A więc prymas patrzył z nieco innej perspektywy, ale weźmy pod uwagę, że patrzył też z perspektywy Kościoła, który uważał, że środowiska skupione na przykład w tygodniku Po Prostu, bądź te, które kontestowały potem politykę władz, wywodziły się z tak zwanych kręgów rewizjonistycznych, a więc takich socjalistycznych czy komunistycznych, radykalnych i antykościelnych. Więc mając do wyboru pragmatycznego Gomułkę, bądź też te środowiska partyjne, które mówiły, to jest koniec października, miała być rewolucja, a zostało to wstrzymane, no to prymas wolał jednak opierać się na władzy. Tutaj bardzo ciekawa, proszę Państwa, jeszcze ocena, której dokonywała właśnie ta radykalna lewica. Dlatego, że my patrzymy na przełom październikowy oczami późniejszej opozycji demokratycznej, czyli głównie KOR-u. Przypomnę, że wtedy już wchodzili na scenę tacy ludzie jak Adam Michnik, Kuroń, ale takim, nazwijmy, guru dla tych środowisk był Jan Józef Lipski, działacz PPS-u. I on stał się takim ojcem duchowym późniejszej opozycji i bardzo ciekawa jest analiza jego zapisków z tego okresu, gdzie oni początkowo mają jakąś nadzieję na to, że będzie teraz prawdziwy socjalizm, jak to oni mówili. I nagle wychodzi prymas Wyszyński z więzienia, dochodzi do spotkania z Władysławem Gomułką, potem Gomułka ratuje Stowarzyszenie Pax przed likwidacją i oni nagle orientują się, że to nie miało być tak, jak oni sądzili. I wtedy pada takie stwierdzenie, to nie jest prawdziwy przełom socjalistyczny, to jest recydywa państwa, uwaga, burżuazyjnego i klerykalnego. Ta ocena, która w tych środowiskach się pojawiła po 56 roku, że władza Władysława Gomułki idzie w kierunku, cytuję, burżuazyjnym, klerykalnym, a potem jeszcze nacjonalistycznym, to była geneza późniejszej opozycji. Oni się zbuntowali nie przeciwko komunizmowi, tylko raczej jego braku. Z ocenie tego państwa, jako po 56 roku budowano, jako obcego im ideologicznie. I o tym się oczywiście dzisiaj w ogóle nie mówi, bo jest to bardzo niewygodne. Ale wystarczy, proszę Państwa, przeczytać ten słynny list Modzelewskiego i Michnika do partii z roku 64, jaka tam jest ocena zawarta. Właśnie to, co ja w tej chwili mówię, z pozycji skrajnie marksistowskich, ocena państwa ówczesnego, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jako odbiegającego od ideału.
To jest bardzo ważne, bo w kontekście tych dyskusji, czy w Polsce był komunizm, czy nie, no myślę, że takie stanowisko jednoznaczne, nazwijmy prawdziwych komunistów w tej kwestii, jest chyba znaczące. Proszę Państwa, czy ten system potem ewoluował? Oczywiście mówi się o tak zwanej małej stabilizacji w latach 60., czyli okresie pewnego zastoju, ale najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, że ten okres 56 do końca władzy Gomułki, czyli do roku 70 i potem, to było zupełnie coś innego niż okres do 56 roku. Mimo, że formalnie było to to samo państwo, ta sama partia i ta sama ideologia. Ale metody jakby zarządzania były inne i pewne treści, nazwijmy podskórne, ideologiczne również inne. Na przykład od roku 63 mamy do czynienia z narastaniem tak zwanej ideologii partyzantów, czyli symbolizowanej przez Mieczysława Moczara, która nasycała, nazwijmy tą ideologię oficjalną, pierwiastkami narodowymi. Nazywało się to narodowym komunizmem, złośliwie niektórzy mówili, a jeszcze bardziej złośliwie endekokomuną. To jest notabene termin ukuty przez Adama Michnika i czasami dzisiaj używany przez niektórych ludzi odwołujących się do, czy uważających się za prawicowców, nie wiedzą, że powtarzają tym sformułowaniem ten termin, który sformułował właśnie Adam Michnik, bo dla nich to był zupełny szok, że oto w państwie z założenia socjalistycznym, internacjonalistycznym pojawia się nurt, który staje się w pewnym momencie dominujący, który wprost nawiązuje jakby do tradycji narodowych. To był proces ogólno, nazwijmy to, blokowy, bo to samo działo się w Rumunii, nie mówiąc już wcześniej Jugosławii, czyli odwołanie się do pierwiastku narodowego. Komunizm ówczesny, w cudzysłowie komunizm, nabierał coraz bardziej takich cech narodowych. Ale to jest jakby temat, proszę Państwa, na zupełnie inną opowieść. I na końcu chciałbym powiedzieć o tych trzech właśnie historykach, o których tutaj mówiłem, czyli profesor Andrzej Walicki, który w takich pracach, esejach, wydanych niedawno właśnie opisał, czym była Polska Rzeczpospolita Ludowa po 56 roku, właśnie mówiąc o tym kontrakcie nieformalnym między społeczeństwem a partią. Tego samego zdania jest Lech Marzewski, autor młodszego pokolenia, działacz opozycji w latach 70. i 80., który twierdzi z kolei, że analizował sytuację Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z punktu widzenia jakby stopnia suwerenności, które to państwo posiadało. I on twierdzi, że od roku 56 ta krzywa tej suwerenności zaczęła rosnąć. To, co mu pisał prymas Wyszyński z nieco, moim zdaniem, przesadną, że głównym motywem działania Gomułki było niezależność czy też wyzwolenie się z uścisku politycznego, ideologicznego Moskwy, co częściowo jest prawdą, to widzimy tutaj zbieżność tej oceny. Ale skoro mówimy tutaj jeszcze o Gomułce i Moskwie, to chciałbym jeszcze jeden epizod przytoczyć, który pokazuje, czym był również październik i odczucia. To znaczy, to jest listopad 56 roku, kiedy Gomułka jedzie do Moskwy z taką misją uregulowania wszystkich kwestii drażliwych. Obecności wojsk radzieckich, spraw gospodarczych, rozliczeń i tak dalej. I w zasadzie w czasie tych rozmów, bardzo twardo prowadzonych, uzyskuje wszystko, czy prawie wszystko, co było oczywiście możliwe. I proszę Państwa, jest triumfalny powrót, bo to był pociągiem podróż, od stacji Terespol przez Białą Podlaską, Siedlce, Mińsk Mazowiecki. Są zdjęcia, które są nieraz publikowane, gigantyczne tłumy na peronach. No, wita się go jak triumfatora, który odzyskał niepodległość. I co ciekawe, proszę Państwa, w środowiskach kombatanckich, mówię głównie o akowskich, mamy masowy napływ do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, czyli tak jakby te środowiska uznały, że oto już można wstępować do organizacji kombatanckich. To właśnie byli akowcy udzielają Gomułce bardzo dużego poparcia. Był taki okres w końcu 56 roku i tu partia była bardzo zaniepokojona, że na dole, czyli w powiatach, w gminach, mówiono, władzę przejmowały ogniwa z Bowidu, w których większość to byli akowcy bądź nawet członkowie innych organizacji, nawet NSZ-u. A więc to również pokazuje taki przełom mentalnościowy, że duża część społeczeństwa uznała, że po 56 roku to już jest nasze państwo.
no to, to poparcie dla Gomułki było wówczas powszechne. Potem oczywiście te nastroje ewoluowały w różnym stopniu i tak dalej, tym niemniej już tego nie cofnięto. To już było nasze wojsko. Nasze wojsko również, bo wojsko zostało wtedy jakby oczyszczone, czy podziękowano doradcom radzieckim za współpracę. To był jeden z bardzo ważnych, proszę Państwa, postulatów, który oczywiście rykoszetem uderzył w Konstantego Rokossowskiego i był w Moskwie bardzo źle odebrany, że jak to ci doradcy, którzy budowali tą armię, a wy chcecie teraz im podziękować, no ale Gomułka stał na stanowisku, że już nie ma takiej potrzeby i że Wojsko Polskie powinno być wojskiem polskim. Także wszystko to podsumowując, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że rok 56 był autentycznym przełomem również w sferze mentalności. Kiedyś jeden z działaczy opozycji, który już w tej chwili nie jest czynny, nieważne tutaj jest nazwisko, powiedział w wywiadzie tak. No przecież to jest absurdalna teza, żeby mówić, że okres PRL-u od 45 do 89 to się nic nie zmieniało. I on właśnie wspomniał rok 56 i użył takiego porównania, czy takiej metafory. To jest tak jak wyjście z ciemnej piwnicy na okwieconą łąkę. No może trochę przesadnie, ale myślę, że to tak wielu ludzi wówczas odbierało. I na koniec pokażę w tej książce, którą już pokazywałem, ta okładka. Czyli mamy z jednej strony szary okres stalinowski, jeszcze ruiny Warszawy, a tu już pojawia się kolory. To jest właśnie ta Polska nowa po roku 56. I kończąc, proszę Państwa, trzeba powiedzieć tak, że musimy patrzeć na historię po roku 45, taką jaką ona była. Natomiast w tej chwili jakby ta historia jest poddana pewnej obróbce ideologicznej. Z czego to wynika? Proszę Państwa, każdy obóz władzy, który jakby obala poprzednią władzę, czy zamyka poprzedni okres, stara się wytworzyć mitologię. I mit tak zwanego obalenia komuny, bezwzględnej walki całego społeczeństwa przez cały okres 45 lat jest oczywiście uproszczony i ideologiczny. Rzeczywistość czasami wyglądała zupełnie inaczej. I czasami odnoszę wrażenie, że ci ludzie, którzy to głoszą, doskonale wiedzą, jak było. Natomiast jakby dla celów takich utylitarnych i bieżących powtarzają tego typu slogany. Co innego jest oczywiście młodzież, która nieraz oczywiście w tą mitologię wierzy. Ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmienia, jest coraz widoczniej bardziej zainteresowanie takimi aspektami życia w Polsce po 56 roku, na przykład kultury. Jeżeli ktoś ogląda filmy z tamtego okresu, nagle mówi, no to jak to było możliwe, żeby tego typu arcydzieła przecież powstawały, jeżeli cały czas był komunizm. Ale to sprawy kultury, filmu, teatru, to bym poświęcił jeden z moich następnych wykładów, a tu już w tej chwili dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. I przechodzimy do pytań tradycyjnie. Za które wszystkim oglądającym nas na żywo serdeczne dzięki. Czy śmierć Stalina kilka lat przed omawianymi wydarzeniami miała wpływ na przebieg wydarzeń października 56? Czy gdyby Józef Stalin nadal żył, to przebieg byłby bardziej brutalny? Pyta Szwerpunkt, którego pozdrawiamy. Na pewno. Przypomnę, że Stalin umarł 5 marca 53. i 3 lata jeszcze ten system nazwany stalinowskim trwał. Aczkolwiek, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe, że pewne przykręcenie śruby, na przykład Kościołowi, nastąpiło dopiero po śmierci Stalina. Na przykład mało się zastanawiamy nad tym, że prymas Wyszyński był aresztowany we wrześniu 53, a Stalin umarł w marcu. To się brało stąd, że Stalin przy swoim takim despotyzmie jednak miał pewne poczucie realiów i uważał, że w Polsce Kościół na tym etapie jest nietykalny, a po jego śmierci okazało się, że jest. Czyli to było różnie. Oczywiście myślę, że gdyby Stalin żył, to by nie doszło w ogóle do przełomu październikowego, ani do wydarzeń węgierskich. Ten system by jeszcze w tej formie istniał. Natomiast rzeczywiście śmierć Stalina w 53 była katalizatorem przemian, ponieważ tak to odebrano, że to jest pewien symboliczne zakończenie epoki. Mało tego, tak to odebrali również działacze tych partii komunistycznych, które nagle
Niektóre same doszły do przekonania, że tak dalej rządzić nie można. Oczywiście w różnych krajach to różnie wyglądało, ale ja mówiłem tutaj o tej ewolucji w Polsce przed październikiem, na przykład likwidację Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego jeszcze przed październikiem, no, takie odwilżowe różne sygnały. Ale odpowiadając krótko, na pewno gdyby Stalin żył, myślę, że nie byłoby przełomu październikowego, on by nastąpił, ale później. I następne pytanie również zadaje Jeszfer Punkt. Odwilż zapoczątkowana wydarzeniami października 56 trwa krótko. Czy Pana zdaniem była szansa na to, aby wydarzenia te zapoczątkowały trwałą destalinizację? Znaczy, destalinizacja nastąpiła, bo właśnie przełom październikowy był zamknięciem, czy takim już całkowitym zerwaniem z praktykami rządzenia stalinowskiego, więc w tym sensie on się udał i już potem nie było powrotu. Natomiast no, nie zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że mamy zakończenie tego procesu bardzo szybko, bo ja tutaj mówiłem o tym, że taka ocena była w kręgach tej radykalnej lewicy, które wyobrażały sobie, że można dokonać prawdziwej rewolucji. Gomułka twierdził, że są pewne nieprzekraczalne granice i mało tego, prymas tak twierdził, a te nieprzekraczalne granice, których nie można było przekroczyć, to była obecność w Układzie Warszawskim. Jak widzimy, Amerykanie to samo mówili w stosunku do Węgrzech, że my wiemy, że to jest nie nasza strefa. Czasami można tam coś podsycić, jakieś napięcie, ale wiadomo, że to nie będzie zmiana jakaś geopolityczna. A więc nie można opuścić Układu Warszawskiego i musi być zachowany przynajmniej na zewnątrz czy w jakichś ramach ten system ideologiczny, który panował. Czyli na przykład również partia nie może oddać władzy. I to wszyscy rozsądnie o tym wiedzieli. Przekroczenie tych granic, tak jak na Węgrzech, czyli jeżeli oni rzucają hasło, że występują z Układu Warszawskiego i chcą być państwem neutralnym, spowodowało natychmiast interwencję. Bo Związek Radziecki oczywiście też ulegał w tym czasie pewnym przemianom po 20. zjeździe KPZR, ale nie aż takim, żeby zrezygnować ze swojej strefy wpływu. Proszę Państwa, to wojna, zimna wojna się kończyła, ale podział na bloki istniał. I obie strony tego przestrzegały, czyli jakakolwiek próba zbyt daleko posuniętych zmian, bądź geopolitycznych, typu wyjście z Układu Warszawskiego, mogła zakończyć się tragicznie. I chodziło o to tylko, żeby tą granicę bardzo ściśle określić i jej nie przekraczać. I myślę, że nam to się udało po 56. Kolejne pytanie zadaje seminarzysta pan Radek N. Jak bardzo lepiej, w cudzysłowie, żyło się w Ameryce? Rozumiem, że w tamtych czasach. Czy przeciętny Polak miał lepiej niż na przykład Murzyn z amerykańskiego getta? Czy Państwa, Jan coś wie na ten temat? Nie no, wtedy chyba już gett nie był, znaczy getto w takim sensie oczywiście dobrowolnym, czy w wyniku społecznym. Myślę, że niektórzy ludzie w Polsce wtedy żyli lepiej niż niektórzy w Ameryce, no ale większość jednak statystyczna Amerykanów na pewno żyła lepiej niż w Polsce, to nie ulega wątpliwości. Musimy tu wziąć pod uwagę, że w ogóle Polska była krajem jakby zacofanym technologicznie i gospodarczo jeszcze w wiekach wcześniejszych. I na przykład II Rzeczpospolita w ogóle tego prawie nie nadrobiła. W PRL paradoksalnie dokonano takiego radykalnej modernizacji, nie wiadomo czy zawsze w dobrym kierunku, ale jednak, no ale to jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, myślę, że statystycznie w Polsce żyje się gorzej niż w większości Amerykanów, a co mówić dopiero w tamtych czasach, czyli w drugiej połowie lat 50. To, co było ważne dla społeczeństwa polskiego wówczas, że pojawiła się pewien margines również swobody gospodarczej. Ja tutaj o tym nie mówiłem, ale na przykład przełom październikowy oznaczał zakończenie widma kolektywizacji. Tutaj to, co prymas pisał, że tam pojawiają się jakieś w oficjalnych przemówieniach te hasła, no to była czysta propaganda. No, chłopi odbili swoją ziemię, zlikwidowali mnóstwo tych spółdzielni produkcyjnych, czyli tak zwanych kołchozów i polska własność prywatna, rolna, dotrwała aż do 89 roku. To samo dotyczyło rzemiosła. Rzemiosło było bardzo ważnym elementem. Ja tylko podam, że w roku 57 albo 8 to było 200 tysięcy ludzi w rzemiośle. Ono było oczywiście reglamentowane, tam pilnowane i tak dalej. Tym niemniej, jak ktoś miał prywatną inicjatywę w tym czasie, to już gospodarczo stał zupełnie
nieźle. To samo, jeżeli chodziło o handel i usługi, chociaż handel był w mniejszym stopniu niż rzemiosło sprywatyzowany. Także odpowiadając na pytanie, na pewno zdarzali się w Stanach Zjednoczonych osobnicy, którzy mieli gorzej niż na przykład jakaś przeciętna Polska, ale jakby globalnie na pewno Stany Zjednoczone były wyżej gospodarczo rozwinięte. Jakie znaczenie dla przebiegu wydarzeń października 56 miało poparcie dla władz PRL ze strony Chińskiej Republiki Ludowej? Takie pytanie zadaje nasz stały seminarzysta, pan Tomasz. Proszę Państwa, to jest pewien moim zdaniem mit i do dzisiaj nikt nie udowodnił, że na przykład nieinterweniowanie przez Związek Radziecki zbrojne jesienią 56 to jest wynik nacisku chińskiego. Bo co jakiś czas się pojawiają tak, że Chiny ostrzegły Moskwę przed tą interwencją, ale właściwie nikt nie ma na ten temat żadnych dowodów. To było takie powszechne, czy może półpowszechne mniemanie. Być może jakaś gra podskórna się toczyła, ale ja generalnie w to nie wierzę. Gdyby interesy, nazwijmy to, światowego komunizmu były zagrożone i Polska przekroczyła te granice, o których mówię, to Chińczycy nie kiwnęliby palcem, ani nie powiedzieliby nic. Natomiast pewnie byli zainteresowani, żeby do takiej interwencji nie doszło, bo proszę Państwa, każda interwencja zbrojna przeciwko krajowi, no do tej pory, nie wiem, socjalistycznemu czy komunistycznemu, była wielkim propagandowym obciążeniem dla tego systemu. I być może z tego powodu oni tam mówili, no słuchajcie, jak można to załatwić, to można by może bez interwencji, ale myślę, że i w Moskwie tak mówiono, bo na przykład interwencja na Węgrzech była długo odkładana. Raz było tak, raz tak, a może się dogadamy i tak dalej. Polska nie przekroczyła granic nieprzekraczalnych. Gdyby je przekroczyła, to pewnie Chiny też nie kiwnęłyby palcem. Kolejne pytanie od pana Macieja, też naszego stałego seminarzysty, też serdecznie pozdrawiamy. Czy mógłby pan rozwinąć wątek odwołania Rokossowskiego? Jakie były tego plusy i minusy? Ja przypomnę, że Rokossowski w 1949 został mianowany marszałkiem Polski i stanął na czele armii. To się wiązało oczywiście z zimną wojną i Stalin, który powiedzmy otwarcie nie miał do końca zaufania nawet do polskich komunistów, o czym świadczy odsunięcie Gomułki i jego ekipy. Rokossowski miał być takim gwarantem, że w razie gdyby wojna wybuchła, a wisiała na włosku, armia polska będzie jakby no, pewna. Rokossowski, jak wiadomo, był Polakiem, o czym niektórzy czasem kwestionują, i to rdzennym. Jak ktoś, jego siostra mieszkała na Żoliborzu jeszcze do lat, nie wiem, 50. On mówił bez akcentu w języku polskim. Jest taka kronika filmowa, gdzie on przemawia i ktoś mówi, no jak to, ale przecież on mówi bez akcentu. Ja mówię, no jak się w Warszawie urodził, no to bez akcentu. Proszę Państwa, więc on był wygodnym kandydatem, bo był Polakiem, ale jednocześnie miał mentalność jakby całkowicie już, nazwijmy, radziecką. Więc dla Stalina był pewny. No ale jak się pojawił przełom październikowy, to było to obciążenie. Dlatego, że jeżeli Gomułka, jego główny postulat był uregulowanie relacji polsko-radzieckich w kierunku suwerenności, no to nie mógł na czele armii stać marszałek Związku Radzieckiego. I to, taka była geneza zażądania od Moskwy wycofania wszystkich doradców. Nie wiem, to było kilkaset osób, ale z Rokossowskim, który był członkiem biura politycznego. I proszę Państwa, w czasie głosowań, w czasie tego ósmego plenum, o którym mówiłem, tego słynnego, Rokossowski dostał najmniejszą ilość głosu. On to bardzo przeżył, dlatego że on jednocześnie się czuł i człowiekiem radzieckim, i Polakiem. I to tak jakby mu ktoś w twarz dał i tak dalej. I on potem do końca życia do Polski nie przyjechał. Zresztą żyje jego wnuczka w Moskwie, zresztą też świetnie po polsku, mówi, czy prawnuczka, i ona zawsze właśnie o tym wspomina, ale również jego syn. Więc to była pewna jakby tragedia osobista, ale nieodzowna politycznie, proszę Państwa, bo to chodziło o pewien symbol. I Gomułka tu był bezwzględny w tych żądaniach, mimo że Chruszczow kilka razy naciskał, czy jesteście tego pewni, a dlaczego jesteście tacy niewdzięczni i tak dalej. Także na tym to polegało. To byli doradcy, którzy czasami się zrośli już z Polską, więc nie byli tacy szkodliwi. Ja powiem tylko, że na przykład mój ojciec był w wojsku od 49, jako oczywiście młody chłopak, i potem przeszedł różne fazy. Ja go zawsze pytam, a kiedy wojsko było najlepsze od strony fachowej? No to on zawsze mówi, za Rokossowskiego.
Dlatego, że ta armia była przygotowywana do, w razie czego do wojny, musiała być na tym poziomie. Także tyle o Rokossowskim. Jest kilka książek na ten temat. Ja dodam tylko na koniec, że on w szafie, bo jak go odwiedzano w Moskwie, tam różni Polacy jeździli, to zawsze otwierał szafę i tam wisiał ten jego mundur marszałka Polski, gdzie on z pietyzmem to przechowywał. Także taka też ciekawostka. Czy w czasach wydarzeń 56 roku miała jakieś znaczenie ekipa Gierka? Pyta również Szwer. Wracamy po jakiejś przerwie technicznej. Z nieznanego nam powodu transmisja została przerwana i chyba jesteśmy z powrotem, także proszę, może jeszcze raz wróćmy do tego pytania. O Gierka. Czy w czasach wydarzeń 56 roku miała jakieś znaczenie ekipa Gierka? Takie było pytanie. Jak powiedziałem, nie było wtedy ekipy Gierka. On był ważnym już działaczem, bo członkiem biura KC, ale raczej znanym na Śląsku. W Polsce go raczej nie kojarzono. Ekipa Gierka to pojawia się dopiero w latach 68-70. I wtedy zaczyna się wielka kariera Gierka, także rok 56 to nie jest jakiś jeszcze dla niego punkt zwrotny. Dobrze, zdaje się, że jesteśmy z powrotem. Tu jest jeszcze sugestia od Szwerpunkta, naszego aktywnego seminarzysty. Propozycja następnego tematu, marzec 68. No tak, to logiczne. Aczkolwiek to ciekawe, dlatego że ostatnio się ukazała książka Petera Rajny, który właściwie drukuje same dokumenty, więc one będą ciekawe dla Państwa. Mianowicie, co na biurko Gomułki spływało, raportu MSW o reakcjach na agresję Izraela na państwa arabskie w środowiskach, nazwijmy to, polsko-żydowskich. I autor twierdzi, że geneza marca to jest czerwiec właśnie 67. No coś nie jest odkrywcze, ale stwierdzenie, co Gomułka czytał w tych raportach, jest bardzo ważne. Także przyjmuję to, tą propozycję. A tu nie będziemy chyba oryginalni, bo teraz są takie czasy, że ten temat stał się strasznie modny. Dzisiaj swoją drogą jest jakieś też wydarzenie z tym związane, z tymi tematami. Jak przed 56 było karane krytykowanie władzy? Czy często zdarzało się, że przyszli nocą kolbami w drzwi za łomocą? To cytat, a pytanie zadaje pan Radek. Dziękujemy. Proszę Państwa, wbrew pozorom, to zależy, co to znaczy krytykować władzę. Ponieważ oczywiście publicznie nie można było tego robić, no bo jak jest cenzura i tak dalej, i gazecie nie można było tego napisać, nikt by na to rozsądny nawet nie wpadł. Natomiast oczywiście jak ktoś w rozmowach prywatnych, a zdarzały się takie tak zwane rozmowy Polaków i ktoś doniósł na przykład, że ten i ten w dniu tym i tym powiedział to i to, to wbrew pozorom, nie ma przypadków, ja przynajmniej nie znam, żeby, nie wiem, ktoś został wyciągnięty z łóżka i tam i tak dalej. Proszę Państwa, terror obejmował ludzi, których uważano za potencjalne zagrożenie w razie wybuchu wojny. To znaczy byłych oficerów przedwojennych oraz ci, którzy przyjechali z zachodu, a więc w wojsku, i to są największe, członków podziemia, aczkolwiek ich już było coraz mniej. Natomiast nie było wyroków za to, że ktoś tam przed coś powiedział. To mogło być zwolnienie z pracy, nagana. W ogóle nasze pojęcie na temat terroru w okresie stalinowskim jest trochę, nazwijmy, nadmierne, dlatego że mimo powszechności takiego odczucia, ja na przykład pytałem rodziców, jednego rodzica, który nie był zaangażowany, czy wyście wiedzieli coś? Nikt nie wiedzieli, proszę Państwa. Nie mieli tego poczucia, raczej żyli dniem codziennym i to był, proszę Państwa, też okres dla milionów ludzi pewnego awansu. No ze wsi, tam zabitej dechami gdzieś w Kieleckiem, do zakładu przemysłowego, on się takimi rzeczami nie zajmował. Natomiast to jest ciekawe pytanie, bo myślę, że trzeba by to zbadać. Na przykład w tej chwili nikt nie wie, ile wyroków śmierci wykonano dokładnie w tym czasie. Wiadomo, że zapadło około 4000, ale wykonano z tego 2,5 i tak dalej. To były wybrane grupy, które uważano za potencjalne zagrożenie w wypadku jakiegoś konfliktu z zagranicą.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To były wszystkie pytania. Jeszcze prosimy Pana, żeby zdradził Pan właśnie, jakie plany na następny wykład. No rzeczywiście ja proponuję ten marzec, bo marzec. Z różnych powodów kolejny kryzys. No i tak, książka, która ukazała się w tej chwili, pewnie mało znana, to bym ją też tutaj zaprezentował. Dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. A o godzinie 10, może z kilkuminutowym poślizgiem, spotkanie z panem Maciejem Węgrzynem, na które zapraszamy.